Pomoc dla ludzi straumatyzowanych wojną, a to nie tylko żołnierze byli, ale to są też ich rodziny. Krąg przyjaciół, krąg znajomych, to jest liczone w milionach ludzi. To nie jest tylko przygotowanie fizyczne z zdolność obsługi broni, taktyka walki, obsługa sprzętu wojskowego, ale także przygotowanie psychologiczne, żeby oni byli w stanie się zmierzyć no, z tym obrazem, który towarzyszy zabijaniu innych ludzi i bycia świadkiem zabijania swoich kolegów. Ja dzisiaj do Lwowa dotarłem w godzinach porannych, jechałem pociągiem, jak już Państwo wiecie, Rafał Dzieńczyłowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, też dotarł do Lwowa z Kijowa z samochodem. To zanim przejdziemy do tego porozumienia, które już zapowiedzieliśmy Rafale, jak ta droga jest coś takiego, jak jedziesz przez Ukrainę, co rzuca się w oczy, ta Ukraina z tego czasu wojny jest inną Ukrainą niż tą, którą znałeś do, 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 do czasu inwazji? Jest bardzo wiele takich elementów nowych, zupełnie. Przede wszystkim jestem już na to wyczulony, patrzę na cmentarze i widzę po drodze te groby, które są opatrzone ukraińskimi sztandarami. Wiem, że tam leżą obrońcy kraju. Tych grobów niestety jest coraz więcej i właściwie od Kijowa do Lwowa, podróżując samochodem, w wielu miejscach widać te najbardziej dramatyczne ślady. Wojny, świeże mogiły. A druga rzecz pocieszająca to to, że wreszcie widziałem konwoje wojskowe jadące w stronę Kijowa. A ostatnio, przez parę miesięcy, kiedy jeździłem po Ukrainie, był to widok unikatowy i rzadki. W tej podróży spotkałem chyba ze cztery konwoje pilotowane przez policję. Na jednym był sprzęt wojskowy, inne charakterystyczne tiry wjazdące amunicję. Także coś się ruszyło, coś się zmienia. Jest nadzieja na to, że Zachód stanie wreszcie na wysokości zadania i będzie kontynuował wsparcie dla walczącej Ukrainy. Ale cena, jaką Ukraina zapłaciła za tę zwłokę i za tę bezczynność Zachodu, jest liczona po prostu w stratach ludzkich, śmierciach obywateli najlepszych obywateli e, tego kraju. Najlepszych synów narodu ukraińskiego. I to ta hańba zawsze będzie obciążała Zachód już. No to jak mówisz o tej hańbi i o tym obciążeniu Zachodu, no to przypominają mi się też te słowa kanclerza Scholza, które są teraz bardzo omawiane na Ukrainie. Scholz, który stwierdził, że broni niemieckiej nie mogą, że Ukraina wykorzystywać na terenie Federacji Rosyjskiej, że tylko można ją wykorzystywać do obrony na terenie Ukrainy, co jest absurdem po prostu, bo żeby wygrać wojnę, to po prostu trzeba mieć możliwość. Uderzenia we wroga na jego terytorium, ale jak widać, kanclerz, kanclerz Scholz bardziej martwi się o kondycję żołnierzy rosyjskich, Niż o Ukraińców i o ofiary cywilne. Zwłaszcza, że powiedział to w tym samym momencie, gdy na Charków spadały rakiety, zabijały cywilów. Dramatyczne wydarzenia, które się rozegrały w, przy rosyjskim ataku na market budowlany, gdzie po prostu no, ludzie, którzy tam byli, to cywile, którzy robili zwyczajne zakupy. 18 osób zginęło, 48 osób rannych. Taki jest bilans. Wśród nich dzieci. To dramatyczne, dramatyczne sceny. Powróćmy do tego dokumentu, bo on też jest oczywiście związany z wojną. Porozumienie o współpracy między Fundacją Solidarności Międzynarodowej a Ministerstwem do Spraw Weteranów, ukraińskim ministerstwem. No, mamy na, na, na pewno niesamowitą okazję zobaczyć. To jest świeży dokument podpisany wczoraj na konferencji poświęconej. Odpowiedzi państwa ukraińskiego na potrzeby związane z wojną i adaptacją weteranów do normalnego życia po wojnie. Fundacja Solidarności Międzynarodowej przygotowała taki projekt, który w ubiegłym roku żeśmy testowali w obwodzie w Wieńskim. Idea projektu sprowadza się do tego, że pomoc dla ludzi straumatyzowanych wojną, a to są nie tylko żołnierze, byli, ale to są też ich rodziny, krąg przyjaciół, krąg znajomych, to jest liczone w milionach ludzi. Spodziew takie statystyki mówią, o ile w ogóle możemy przewidywać koniec wojny, że to będzie kilkanaście milionów ludzi dotkniętych jakąś formą urazu psychicznego bądź psychiatrycznego wygenerowanego wojną. I żeby ta pomoc dla nich miała sens i była rzeczywiście skuteczna, musi być prowadzona tak blisko, jak to możliwe ich miejsca życia i pobytu. To nie może być scentralizowany system, w którym jakieś pięć obiektów w skali całego kraju świadczy wysoko kwalifikowane usługi. To musi być możliwość skierowania się o pomoc i wsparcie. W mieście, w którym mieszkasz, w dzielnicy, w której działaś, w, w, działasz, we wiosce, do której przyjeżdżasz. I taki jest właśnie pomysł naszej fundacji. On łączy e, proces decentralizacji Ukrainy i budowania silnych samorządów na poziomie chromat z usługą wsparcia dla weteranów. W ubiegłym roku przetestowaliśmy ten system w obwodzie Rówieńskim w czterech miejscowościach. W tym roku chcemy go przenieść także na żytomieszczyznę. Ale to, co jest najważniejsze w tym memorandum. To, że ministerstwo uznaje ten instrument, to narzędzie jako pożądane do zastosowania w skali całej Ukrainy. Możemy więc mieć polską markę w procesie wsparcia społeczeństwa ukraińskiego, bo to jest de facto wsparcie społeczeństwa w jego zdolnościach oporu wobec agresji rosyjskiej i też adaptacji do sytuacji wojennej. Które będzie obowiązywało w skali całego państwa ukraińskiego. To jest nasze marzenie, to byłby wielki sukces polskiej pomocy i fundacji, ale też doświadczeń do polskich psychologów. Polskich zespołów paramedycznych, które szkoliły na Ukrainie swoich partnerów i odpowiedników ukraińskich, i tak dalej. Wielka praca przed nami, ale warunkiem jej rozpoczęcia było to memorandum i to się stało wczoraj. To pokażmy jeszcze raz to memorandum, bo myślę, że w, w Polsce. Ona, ona jest dwujęzyczna, jest w języku ukraińskim i w języku polskim. Ma kilkanaście stron i pod nim widnieje podpis ministra Aleksandra Parchuna, który pełni funkcję ministra do spraw weteranów, no i mój podpis. Też tam jest. To jest taka deklaracja, która będzie obowiązywała do 2030 roku, a więc plany mamy bogate. Chcemy włączyć kompetencje Fundacji Solidarności Międzynarodowej w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich i przekonać też ministerstwo ukraińskie, że w ramach programu Ukraine Plan for Recovery żeby ten, ta, to narzędzie było tam zamieszczone jako instrument finansowany przez Komisję Europejską, co by gwarantowało, że będzie to poważna instytucja i działająca y, profesjonalnie w całej Ukrainie. Rafale powiedziałeś o tym, że to jest też pewnego rodzaju szansa na stworzenie polskiej marki, czy, czy pokazania, że Polska dba o tak ważną spra sprawę na Ukrainie, ale to nie jest jedyny program Fundacji Solidarności Międzynarodowej, który ma tak olbrzymie znaczenie. W ubiegłym roku też mieliśmy okazję spotkać się w Kijowie, przy okazji przekazywania busów dla ukraińskich dzieci, bo busów, które mogą do dowozić je do szkół. To w ogóle wielkie działanie w fundacji związane i z Unią Europejską, te busy przekazywane. Przekazywała, przekazywała Ursula von der Leyen i była Ołęczna Załęcka, program z olbrzymim zaangażowaniem też finansowym i organizacyjnym Polski. Tak, bo ale musimy przede wszystkim zdać sprawę z tego, że skala potrzeb, z jakimi boryka się Ukraina, jest tak gigantyczna, że żadne pojedyncze państwo, nawet najlepiej usposobione do Ukrainy i dysponujące Załóżmy nieograniczonymi środkami finansowymi, nie jest w stanie tym potrzebom sprostać i je zaspokoić. To musi być międzynarodowa odpowiedź. I my staramy się tak działać, żeby wspierając Ukrainę, budować fundację jako instytucję zdolną do pozyskiwania międzynarodowego finansowania. I to się udało zrobić, bo w ubiegłym roku fundacja uzyskała tak zwaną ocenę filarową Komisji Europejskiej. To jest w skrócie, deklaracja tego, że spełniamy wszystkie niezbędne, wymagane prawem procedury Komisji Europejskiej, żeby otrzymywać pieniądze od Komisji Europejskiej nie w ramach konkursu, tylko tak zwanego pośredniego finansowania, a więc bezpośrednio do fundacji na duże projekty. W ubiegłym roku takim polem testowania tych zdolności i w tym roku będzie Mołdawia i Gruzja gdzie mamy dwa projekty liczone w milionach euro, ale ja bardzo liczę, że ten rok będzie rokiem przełomowym także przede wszystkim dla Ukrainy, bo przecież my to robimy głównie z myślą o naszym walczącym wschodnim sąsiedzie, żeby móc mu w sposób efektywny, realny i na dużą skalę, skalę adekwatną do potrzeb, Odpowiadać i wspierać ten kraj. I dlatego bardzo liczę na ten projekt Pro Mental Health, on się nazywa, ale już wiemy po tym testowaniu w obwodzie ruwieńskim, że musimy uwzględnić także rehabilitację fizyczną, co jest wielkim wyzwaniem. Ono wymaga też innych kompetencji, innych zdolności dodatkowego personelu, ale też wsparcie prawne, bo tu też weterani są, i ich rodziny przede wszystkim są w dużym takim poczuciu bezradności wobec. Nie chcę powiedzieć obojętności, ale pewnej dysfunkcjonalności biurokracji ukraińskiej. Takie wsparcie prawne jest niesłychanie potrzebne. Co jest pewnym nowym też i zaskoczeniem dla nas, że samym równem przyszli do nas żołnierze, którzy byli szkoleni i przed nimi stało wyzwanie wyjazdu na front. I oni również zgłosili taką potrzebę, że jakby przygotowanie psychologiczne na to, co ich czeka na nulowej linii, na linii frontu, Byłoby niezwykle wskazane, że to nie jest tylko przygotowanie fizyczne, z, posłu, zdolność obsługi broni, taktyka walki, e, obsługa sprzętu wojskowego, ale także ps, przygotowanie psychologiczne, żeby oni byli w stanie się zmierzyć no, z tym obrazem, który towarzyszy zabijaniu innych ludzi i bycia świadkiem zabijania swoich kolegów. To jest doświadczenie, którego nie jesteśmy my w stanie sobie wyobrazić. Są psycholodzy pola walki, którzy potrafią o tym opowiedzieć i są weterani, którzy tego doświadczyli i którzy mogą, korzystając z własnych doświadczeń, przygotować tych młodych chłopaków na to piekło, do którego idą. Rafał Dęcowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej jest Państwa i moim gościem w Lwowie, w naszym takim studiu polowym na, na krzywej lipie, w miejscu, jak już mówiłem, ulubionym, ulubionym przez nasz, naszą redakcję, ale rozmawiamy tutaj przyjemnych. Przyjemnej sytuacji, okolicznościach absolutnie dalekich od wojny. Rozmawiamy o tych sprawach wojennych. Wczoraj też uczestniczyliśmy w spotkaniu z jedną ze struktur wojskowych Ukrainy, gdzie pojawiły się wprost prośby o pomoc, i to w obszarach dalekich znowu od kwestii militarnych. Między innymi prośba o to, żeby zorganizować obóz dla dzieci, i to dla dzieci w bardzo skomplikowanej sytuacji. Moim zdaniem to jest całkowicie naturalne. Znaczy, mnie to nie dziwi, że yy, państwo ukraińskie nie jest zdolne do tego, żeby w pełni zaspokoić potrzeby czy stanąć, sprostać wyzwaniom, które w okresie wojny się dzieją na naszych oczach, bo żadne państwo nie byłoby w stanie tego zrobić. To, że w ogóle Ukraina trwa, to, że Ukraina walczy, to, że Ukraina jakby pogodziła się z faktem, że ta wojna będzie trwała jeszcze długo i że odpowiedź wojenna to nie jest taki spontaniczny, gwałtowny, romantyczny poryw, tylko to jest po prostu rzeczywistość dla państwa, rzeczywistość dla obywateli tego państwa, codzienność, można by rzec, i cała sztuka polega na tym, żeby nie traktując tego jako coś normalnego, żyć ze świadomością, że toczymy wojnę. W związku z tym na pewne problemy, pewne wyzwania, głównie natury humanitarnej, tej odpowiedzi nie będzie. No ale po cóż są sojusznicy, przyjaciele? Po cóż są organizacje humanitarne w całym świecie? Po cóż jest ta cała a, Słuszna moim zdaniem i dzisiaj jak bardzo potrzebna opowieść o solidarności wolnych ludzi, wobec ludzi, którzy o tę wolność walczą. No właśnie po to. I dzisiaj możemy sprawdzić też, na ile my jesteśmy wiarygodni, kiedy deklarujemy gotowość do wsparcia, moralną solidarność, ideową solidarność z Ukrainą. Potwierdźmy to faktami, więc ja myśmy się spotkali tam między innymi po to, żeby próbować właśnie zbudować taką architekturę wsparcia w wymiarze Humanitarnym dla dzieci, dla osób poszkodowanych, dla rodzin, tych, którzy polegli itd. Tak tak to trochę inne działania niż Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która buduje, czy buduje swoją pozycję w obszarze współpracy rozwojowej, czyli zmienia jakby polityki państwa. Czy współtworzy je razem z ministerstwami? Natomiast odpowiedź humanitarna to jest inny wymiar. Szczerze mówiąc, też chciałbym widzieć, e, pewnie one są, ja o nich po prostu nie wiem. Aktywność organizacji religijnych, no, takich jak charytatywnych, takich jak Caritas, to jest wielkie pole do popisu. Niemniej jednak, e, niech nas nie zdziwi to, że z jednej strony konfrontujemy się z czymś, co wygląda nam z pozoru na normalne życie. Ono nie jest normalne, proszę Państwa. Bo wszyscy, którzy pewnie siedzą w tej kawiarni, mają kogoś, kto walczy a znaczna część kogoś, kto już poległ albo kogoś, kto wrócił bez nogi i bez ręki. Życie ma swoje prawa. Nawet walcząc trzeba mieć chwilę wytchnienia, kiedy jakby ocieramy się o pozór normalności. Więc niech nas to nie dziwi, niech nas to nie oburza, że obrazki z Lwowa są takie, jakie są. Ale widziałem w Lwowie i słyszałem o tym, że w czasie ataków rakietowych ludzie z przerażeniem zbiegali do schronów, doświadczając wojny na co dzień. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość ukraińska, no to tak, powinniśmy pojechać na cmentarz Łyczakowski, zobaczyć pole marsowe i zobaczyć, ilu najlepszych chłopaków już poległo. A jak się, tak jak mówiłem, jedzie od Kijowa do, do Lwowa, to w każdej miejscowości, w której widać cmentarz, są po kilka, po kilkanaście grobów już poległych. Ukraińskich żołnierzy. I to jest prawda o tej wojnie: to jest wyczerpywanie długotrwałe, pozbawianie tego narodu sił witalnych, no bo oczywiście giną najlepsi, najbardziej ideowi, najbardziej zdeterminowani, najbardziej patriotyczni i najodważniejsi. Za chwilę o tym też będziemy rozmawiali z ukraińskim dziennikarzem, który został żołnierzem i na pewno nam o tym, o tym opowie, o tej, codzienności, o tej codzienności Lwowa. Ale mamy jeszcze jedno pytanie, Rafale, bo wspomniałeś o planach, wspomniałeś o przyszłości Fundacji Solidarności Międzynarodowej, o tym, co będzie fundacja robić, ale wiemy, że zostałeś. Odwołany i właściwie to, czego dokonujesz teraz, to podpisanie tego memorandum, to jest w takim okresie, w którym kończysz swoje, swoją misję Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jakie są okoliczności Twojego odwołania? Ja powiem tak, no, wybory mają swoje konsekwencje i jedną z tych konsekwencji jest zmiana prezesa. Bycie prezesem to jest trochę bieg sztafetowy, w którym dostaje pałeczkę od mojego poprzednika i przekazuję ją swojemu następcy. W związku z tym a, jakby to jest proces, z którym się liczyłem, kiedy przyszedłem do fundacji i z którym muszę się pogodzić dzisiaj. Ufam jednakowo, że ta zmiana w żaden sposób nie dotknie zaangażowania fundacji i działań, które żeśmy podjęli a, i że fundacja, to co udało nam się zbudować ze wspaniałym zespołem naprawdę wyjątkowych ludzi, jak są w fundacji, że to będzie z kolei e, fundamentem Takim kamieniem budującym fundament do dalszych działań moich następców. Wczoraj, gdy było podpisywane memorandum, też w obecności wicepremier Ukrainy, dziękowano Ci za Twoją pracę na rzecz Ukrainy. Takie słowa też płynęły ze strony tych osób, z którymi widziałem, jak się spotkały z różnych struktur, które doświadczyły działań Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Bezpośrednio od Ukraińców te słowa podziękowania płynęły. No, to jest dla mnie oczywiście wielka satysfakcja osobiście, bo to jest wielka niepewność. E, zaczynać te, y, pełnienie takiej funkcji a, i y, jakby pytać się, bo ja przecież, kiedy zaczynałem w, pracę w tej fundacji, zastanawiałem się nad tym, jaki będzie jej finał i rezultat. Czy uda mi się osiągnąć cele, czy sprostam wyzwaniu. Myślę, że sprostałem, ale nie poczytuję tego sobie za zasługę. Uważam, że to jest wielkie dzieło całego zespołu. Ideowych, kompetentnych, oddanych pracy, ale przede wszystkim oddanych pracy ludzi, którzy budują zespół fundacji, ale przede wszystkim ludzi, którzy chcą odpowiadać na wyzwania tego świata i chcą, żeby ta odpowiedź była godna, uczciwa, w pełni zbieżna z ich moralnymi przekonaniami. I to jest najlepsze, co można powiedzieć o Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jeżeli to zostanie zachowane, i ta aktywność fundacji będzie rozwijana, to mogę tylko przyklasnąć i życzyć jak najlepiej mojemu następcy. Ale następcy wciąż nie ma. Nie wiem, to już nie jest moje zadanie wskazać następcę. Ufam, że minister spraw zagranicznych yy, zrobi to do 31 maja. Będziemy oczywiście tę sytuację obserwować, chociaż z mojej perspektywy zmiana na tym stanowisku nie jest zrozumiała. To chyba też dobry moment, w którym możemy my powiedzieć, że dziękujemy, bo widzieliśmy wielokrotnie te działania i w, w pracy Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Rafał Dzięciołowski, wciąż prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, jest, jest naszym gościem, bo do, do piątku, ale, ale to jeszcze się zapytam, a co później? a później no, ja nie kończę zaangażowania w obszarze, który wydaje mi się, że dzisiaj jest najważniejszy dla każdego człowieka, który jest świadomy sytuacji międzynarodowej, znaczy chcę dalej pracować na rzecz walczącej Ukrainy i wsparcia Ukrainy. Co będę konkretnie robił, nie wiem jeszcze. Ale na pewno Ukrainy nie zostawię i uważam, że po prostu nikt z nas nie może jej zostawić. Czy pełnimy jakąś funkcję, czy nie pełnimy, czy pracujemy, czy nie pracujemy. Ukraina dzisiaj walcząca, ta, która jest tarczą Zachodu, tarczą wolnego świata, musi dostawać nasze wsparcie i chce dalej działać. Tak łatwo się pożegnamy jeszcze na Arturę Żak. Ja z rozrzewnieniem wspominam e, pewne wydarzenie. O tym wydarzeniu opowiadałem wielokrotnie, a mianowicie e, pałac biskupi, e, czyli archidiecezja, godzina 6 rano, pierwsze dni chyba wojny tak naprawdę. no Pierwszy tydzień w, e, wojny, ktoś mi miał coś przekazać e, z Polski, e, nawet nie mija, a pewnemu żołnierzowi jakieś buty. E, I do końca nie wiedziałem, kto tam będzie. Wiedziałem, że będzie Paweł Bobołowicz, ale. Przyjeżdżam pod, pod, pod ten budynek, a tu cała kolumna samochodów, między innymi pan prezes, swoim samochodem, prywatnym samochodem, jeżeli się nie mylę, terenowym na czele kolumny, wiózł pomoc daleko, daleko na wschód w momencie, w którym Rosjanie byli pod Kijowem, więc ja. Nisko chylę czoło, pani prezesie. Naprawdę za serce, działalność nie tylko właśnie zespołu fundacji, ale właśnie za pana nastawienie do, 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 do człowieczeństwa. Dziękuję. To, to być może będzie ten moment, kiedy będzie można upublicznić też zdjęcia, które mamy pana prezesa z momentu, kiedy Kijów był w częściowym okrążeniu, a pan prezes tam był i przywoził wtedy też pomoc z tych miejsc najdalszych z Dróżkiwki, z Bachmutu, gdzie też Pan był, życzę, następcy Pana Prezesa takiej odwagi i takiej odpowiedzialności. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ale wojna trwa, no i trzeba dalej jeździć, dalej pomagać, dalej wspierać, dalej być, więc nie mitologizujmy też tej całej historii, jakby ona już była zamknięta. To jest tylko etap, a kolejne wyzwania przed nami i przed Wami także, Panowie. Dlatego mam nadzieję, że na tej drodze też tam daleko będziemy się spotykać, bez względu na to, gdzie Rafale, dla kogo pracujemy, bo pracujemy nie tyle dla instytucji, co pracujemy po prostu dla idei naszego kraju. Pracujemy dla sprawy i dla Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. I przypominam o wspieraniu kanału Czarne Niebo na patronite.pl/kośnik czarne niebo. Dołączcie do naszych patronów, dołączcie do tych, którzy są razem z nami. Przypominam też o subskrypcjach na kanału Czarne Niebo w mediach społecznościowych.